I mamy pierwszą metróweczkę jesiotra. Zmierzymy tylko szybciutko i rybka zaraz wróci. Dziewięćdziesiąt 8 centymetrów, taki ładny jesiotr, ładny jesteś, ładny jesiotrek, wraca do wody. Wracaj, baja. Taki nieduży jaź. Tu jest chory czy trafiony. Więc rybkę odczepiamy i rzucamy dalej. Mamy drugiego jesiotra. Pierwszy miał 98, a ten ma 98. Więc drugi piękny w dniu dzisiejszym i jest bajecznie, więc wypuszczamy go i jest w pytkę. Panie jesiotrze, w pytkę. Baja, pójdź po kogoś dorosłego byku. Jest pięknie, nic dodać, nic ująć. Kuty już był, ale taki ładny karpik. Grubiutki. Więc zobaczcie, jaka ładna ryba. Piękny jest. Piękny, zaraz go zważę. Zważymy. Siedem kilo. Siedem. Taki karpiszon 6270 niecałe centymetrów, ale piękny grubasek, piękny, krótki jach, gruby. Nie męczymy już ryby. Baja, do następnego. Bierzemy sam kosz. Ryba miała 7. Kosz ma 80. 6200 karpik. Trafiają się też takie maluszki, ale piękny, ale malutki, ale śliczny, śliczny, przyznać musicie,
Rację, że ładnie ubarwiony. Jeśli urośnie, będzie piękny z niego karp. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest godzina 7.11, wtorek, 9 sierpień 2022. Zobaczcie. Więc drodzy Państwo, miałem dwa brania w jednym czasie przy wstępie. Późno, bo późno ten wstęp zrobiłem z tego względu, że branie za braniem. Teraz dwa brania dublet, z tym, że obydwie ryby spadły. Jedna się nie zacięła przy holowaniu, drugiej pospieszyłem się, spadła. No i tak to mniej więcej wygląda. Na tę chwilę jeszcze raz jest 7.15, wtorek, 9 sierpień 2022 i w tym sierpniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody, czyli kilka małych leszczy wpadło i dwa jesiotry, prawie metrówki, i jaś i co jeszcze miałem, jakiś mały karpik, no i karpik największy ostatni przed chwilą, co miał 6200, niecałe 70 cm, ale gruby był. No i taki 6200 karpik, na razie największa ryba z dzisiejszego wypadu i plus 2 metrowe prawie jesiotry, ładne. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Brania są systematycznie cały czas, że nie wiem, czy na dwie wędki dam radę. 7.16, więc zaczynamy. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na dalszą część mojego filmu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tylko chcę, bo już późno. Zapraszam serdecznie swoich widzów. Mamy takiego, zobaczcie, wariata. Już się wypuszczę pomalutku. Już go wypuszczam, drodzy Państwo, bo taki jakiś agresywny, napodbudliwy, więc zwracamy mu wolność, niech odpływa. Ok, pełno łuski i baja. Kolejny miłośnik cukiereczków. Jak widzicie, piękna ryba, nieduża, ale piękny karpik, więc odczepiamy go i niech wraca i rośnie. Okej. Płyń już, nerwusie, płyń. Następnego. Taki ładny, nieduży karpik. Tak wygląda moja zanęta, którą dzisiaj nęciłem już dwa razy. Zostało mi na raz jeszcze z ręki kukurydza z zanętą snużącą i do tego pelety z mielonymi kulkami. Kolejny taki miłośnik kulek proteinowych, nieduży, ale cieszy, ładny, ładny, zdrowy osobnik.
taki maluszek, nieduży, ale jest, więc wypuszczamy, nie inaczej. Kolejny ładny miłośnik kulek proteinowych. Ładny, zdrowy, pełnołuski. Więc nie męczymy już ryby. Zwracamy jej. Wolność. Jest kolejny taki nieduży miłośnik kulek proteinowych, więc szybko go wypuszczamy, ale bez PN-ów. Pomału baja. Nerwus pełnołuski. Dobrze, wypuszczamy, bo nerwowy. Baja. Jest kolejny nerwusek, więc wraca szybko do wody. Okej, pomalutku. Płyń, baja. Więc kolejny maluszek. No ale jest i to się liczy, czyli weszły na żółte przynęty, na żółte, baja, do następnego. Jest kolejny karpik, czysty, więc wypuścimy go, znów pełnołuski. Więc baja i wędkujemy dalej. Mamy trzeciego miłośnika kulek, niedużego trzeciego jesiotra, więc zwracamy mu wolność. Trzeci, ale niestety dzisiaj najmniejszy. No ale zawsze to coś innego niż te cały czas karpie, które biorą. Baja. Taki ładny amurek. 75 centymetrów. Ładny amurek. Zważymy rybkę. Bez 10 deko 4 kilo amurek. Okej.
córeczka. Taka 75 cm. Dzisiaj pierwszy. Baga. Do następnego. Taki ładny maluszek. Okej. Więc wracaj. Pójdź po kogoś dorosłego byku. Więc drodzy Państwo, nic nie bierze. Przestało brać przez 2 godziny, nic, nawet nie pyknie. Trzeba dużo sypać, nęcić. Za mało wziąłem towaru do podsypania, tak aby zatrzymać w łowisku ryby. Zanęta nic nie pomaga, trzeba kuku, peletów. No i tak to mniej więcej wygląda, więc niedługo będziemy kończyć. Pamiętajmy, że jutro też tutaj przyjadę, ale będziemy we dwóch z Danielem. Wezmę chłopaka mojej córki, bo chciał jechać, ale dzisiaj nie mógł, więc jutro zrobimy też film. Będziemy we dwóch, tylko ugotuję dzisiaj, jak przyjadę, więcej kukurydzy i rano podsypiemy, i tak aby na większość dnia kuku było dość sporo. No i tak mówię, kto sypie, ten zbiera, trzeba sypać i tyle. Więc drodzy Państwo, niedługo będziemy kończyć, a na tę chwilę jeszcze siedzę i wędkuję dalej. Więc koniec na dzisiaj tego dzisiejszego wypadu. Leciało tak, jak pokazałem na filmie. Nie zapominajmy, że jutro też jest dzień i od jutra z powrotem to samo łowisko, ale w towarzystwie z Danielem. Więc dziękuję za dzisiaj, za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Jedziemy na Kielce. Cześć. I pamiętajcie, jutro kolejny wypad z tego łowiska. Darka!